Raulen, a dodasz ty kamerę do filmu? Cześć, cześć, siemanko, z tej strony Araulen i witam was w 49. już odcinku Symulatora Farmy 2016 na moim kanale. I dziś mamy powrót do normalnych odcinków. Myślałem, że tam więcej z tego live'a wycisnę, ale wrzuciłem wam wszyściutko w dwa odcinki, także nie mieliście długo tych tortur. Myślę, że dobrze. Chcę wam podziękować, bo nie było hejtu żadnego hejtu z powodu rzucenia tak lipnych jakościowo filmów. Także jestem naprawdę wdzięczny, że mam tak wiernych i wybaczalnych widzów, bo to naprawdę fajne uczucie wiedzieć, że można na was polegać. No i dzisiaj najprawdopodobniej przypadną nam żniwa i podpowiadam sobie na wasze pytanka, bo jest ich naprawdę sporo dzisiaj, zwłaszcza od jednej osoby. Pozdrawiam cię, Ścibior. Miło widzieć powrót stałego widza w sekcję komentarzy. No to co, może lecimy najpierw do 24 do sezonu żniwnego i sobie pożniwujemy troszkę mechanika i mamy tutaj maj. Mam nadzieję, że nic nie spierdzieliłem. Wszystko powinno być względnie cacy, tak myślę. 30. Ale ładne, gęste zboże nam urosło. O kurde, ale to mi się podoba, że parę fotek cyknę. Nie pogniewajcie się, prawda? Czym ja Facebooka zapomniałem wyłączyć? Zawsze coś ktoś do mnie, a ja zawsze zapomnę wyłączyć. Maszyny. Nie to, mechanika. Koło którego, powiedzmy, 26. No, dobra, cudownie. To teraz skoczymy. Mamy tak, 6,6 metra. Mógłby garnąć jakiś większy header. Sobie skoczymy do sklepu. Nie obrazicie się, jak sobie polecę. Będzie wam ten Facebook prawdopodobnie pikał, bo jak ktoś się weźmie, to już jest kaplica. Dobra. Kupimy kombajny i mamy... powinniśmy mieć headery. Taki całkiem szerszy. 9,1,12. Dobra. Kup. I jakieś, nie wiem, wózek na header, czy coś takiego? Powinien tu gdzieś być, tak myślę. Jak to? Jak to nie ma wózka na header? Bo jakieś kpiny są. Czym ja mam go w takim razie przetransportować, he? Jak mam się, ja mam z farmy wyjechać? W takim razie będę musiał tu zahaczyć, no bo nie mam wyjścia. Wejść do. Bo z farmy nie wyjadę. Nie ma szans nawet. Jak stąd wyjechać, od tego zacznijmy. Dobra, tu powinienem się zmieścić. Mnie kosmicznie zrobione kolizje nie znokautują. Ale się względnie udało. Tak? Udało się. Stój. Może dajcie mi nową fizykę. To już poniedziałek. Ja już nie mogę się doczekać. Nie mogę po prostu. Mam tak dosyć tego, tak chcę pięknie działający rewers, piękne zakopywanie, piękne wpadanie w brozdę. To już tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Dobra, tu narzekałem sobie, troszkę się pośmialiśmy na początku. Teraz czas na wasze pytanka. Co mi się uda odpowiedzieć, to odpowiem, ale mam nadzieję, że wszystkie. Byś pokazał brudzenie się maszyn bliżej, bo zaintrygowało mnie to, bo ten brud taki jakiś fajny się wydał i realistyczny. Muszę cię zawieść, bo był deszcz,
No i mi umył ten nieszczęsny traktor. Dlatego nie pokażę w tej chwili z bliska. Chyba, że mi się uwali podczas żniw, nie wiem, podczas pelowania za parę odcinków, czy podczas orki. Bo generalnie myślę, że parę dni potrzeba, żeby on się od nowa uwalił. Nie tu. Bo w tej chwili pokażę go zresztą za chwilę. Jak tam pojadę na pole, to będzie można zobaczyć, ale w tej chwili on jest praktycznie czysty, także bieda straszna pod tym kątem. Ale fakt, brudzenie naprawdę wygląda całkiem ładnie. Ktoś tam, nie mam tego komentarza teraz, nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, ale ktoś mi powiedział, że maszyny jakieś takie sterylnie czyste wyglądają przy tym traktorze. No ale popatrzcie, potrzebowałem 40 odcinków średnio, żeby tak uwalić traktor. Jeden traktor, którym cały czas pracowałem. A jeśli ja pracuję daną maszyną, powiedzmy 3-4 odcinki, czy dobrze jadę, to tam w lewo skręcę i powinno być ok. Jeśli ja daną maszyną pracuję tam te 4 odcinki, powiedzmy w sumie, no to kiedy ona ma się mi zdążyć uwalić? No i dajcie spokój, w realu też nie ma tak, że od razu ci się maszyna tam uwali, a co najwyżej latem mamy kurz jakiś tam. No to tam się lekko zakurzy, zasili, no to bez szału. A jak jest ziemia mokra, no to prędzej się uwali. No ale ja zazwyczaj pracuję jak jest sucho, prawda? Tylko że jak będzie zakopywanie potem, no to tam myślę, że coś kombinowali na tym algorytmem, nie pytałem nawet. I może coś tutaj by się zmieniło, no bo w obecnych warunkach szybsze brudzenie byłoby bez sensu, moim skromnym zdaniem. Prosto cały czas, okej. Okay. Mamy tam, dobra. Tu się w miarę zmieściłem jeszcze, to tak, ale ten brak tego wózka to mnie troszkę tak jakby znokautował w pewien sposób, bo się tego nie spodziewałem. Aj, fajnie, kombajn mam nieopróżniony. Co ja tu siałem? Czy mi się to pokryje? Pszenica, mam jęczmień. No super. Będę myślał z jedną przyczepą prawdopodobnie jeszcze skoczyć. To muszę wysypać. Bo tak, nie dam rady. I zastanawiam się, jak ja to wysypię z tak szerokim headerem i tak krótką rurą. Zobaczmy. Weźmy. O, powinno być git. Pał. No, animacja mi się podoba. Jedyna rzecz, która chyba mi się tak naprawdę bardzo, bardzo podobała w tej grze na obecną chwilę. Ależ jestem okrutny dzisiaj. Ech, dobrze, że prezes tego nie słucha. Bo bym pewnie miał to wypowiedzenie z roboty już. Śmieję się. Bardzo cenimy sobie krytykę, a jeśli tej krytyki w taki konstruktywny sposób udziela osoba, która pracuje przy tym, to dla prezesa jest to jeszcze lepsza opcja. Muszę przyznać, pięknie ściernisko wygląda. Ja wiem, czy oni coś jeszcze kombinowali. Czy to kwestia tego, odległości renderu. Ale z bliska pięknie wygląda. Tak jest progres w stosunku do tego, co było na początku. Ta animacja też taka nawet nośna. Troszkę za wolna, ale znośna. No dobra, nadal brak animacji oprysku za beczką opryskiwacza, dwa wykrzykniki oznaczające pulvers. No tak, to jest prawda. To jest prawda, to było wypominane. I tego nie ma. Dlaczego tego nie ma? Rolnik, tłumacz się. Nie ma tego, ponieważ wszystkie siły poszły na fizykę i zakopywanie. Mamy prawie miesięczne opóźnienie z milestone'em, z zakopywaniem, tak, i z ostateczną wersją fizyki. Także wyobraźcie sobie, możecie chyba sobie wyobrazić, jak sprawa wygląda, skoro mamy takie opóźnienie niesamowite. Pierwotnie milestone z zakopywaniem miał być na, spojrzę na kalendarz w górę, 29 stycznia albo 1 lutego.
Tymczasem jest zaplanowany na lutego, ale 22. Także mamy tutaj 3 tygodnie opóźnienia. Ale będzie to zrobione konkretnie. No, tylko że posiadając tak niewielkie zasoby osób, nie da rady robić tylu rzeczy naraz. Powiem tyle. Bugi są poprawiane. Nie wiem, czy akurat ta animacja jest poprawiona, ale wiem, że masa bugów jest poprawiona i po prostu czeka w kolejce na aktualizację. I to będzie udostępnione prawdopodobnie razem z tą nową fizyką i zakopywaniem. Tylko że to zejdzie, myślę, miesiąc jeszcze. Także troszkę czasu jeszcze do tego potrzeba, żeby to tak jakby przystosować do gry. No bo teraz jest to na czysto, na czystej wersji i tak trudno było z wdrożeniem tego, bo była masa problemów. A wyobraźcie sobie, co będzie, gdy przyjdzie to wdrożyć do gry, gdzie ludzie mają przeróżne save'y już. No, myślę, że jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Na przykład z fanpage Farm Experta wczoraj dostałem komentarz, kiedy nowy patch TSF-a. Odpowiedziałem grzecznie, że najprawdopodobniej w marcu i to tak jeszcze pod koniec marca. I dostałem odpowiedź tylko takie zdychnięcie. Nie mam tutaj nic graczowi do zarzucenia, ponieważ ma prawo sobie powzdychać, bo to trwa długo, ale jeśli chce się zrobić robotę konkretną, no to czas niestety jest potrzebny. Zwłaszcza, że nie mamy takich środków jak Giants. Musicie to zrozumieć. Nie jest tak, że my mamy kosmiczne pieniądze, które możemy na grę przeznaczyć. Bo chcielibyśmy mieć tak kosmiczne pieniądze, no ale nie da się i musicie po prostu to w tej chwili uszanować. Gdyby gra sprzedawała się lepiej, tu widać skutki tego, że nie opryskałem. Gdyby gra sprzedawała się lepiej, na czym pracujemy też, dopracowując ją, to też by inaczej to wyglądało. No w tej chwili jest jak jest. Skoro już mówisz o tej fizyce, to czytam komentarz, bo ja tam ogólnie odpowiedziałem co do tego, ale zawsze, gdy odpowiadam w komentarzach, też przenoszę to na odcinek, żeby więcej osób się dowiedziało, bo nie każdy komentarz przegląda. Więc skoro tak mówię o tej fizyce, to czy widziałem, jak chłopakom robota idzie, czy już coś działa? No, wiesz, patrząc na to, co powiedziałem teraz, masz już poniekąd odpowiedź. Prace dobiegają końca. Co to oznacza? Zakopywanie do pół metra. Zakopywanie na całym terenie przede wszystkim, nie tylko na polach. Robienie się kałuży, prawdopodobnie, choć tego nie jestem pewien, więc nie chcę skłamać. Kałuże po deszczu. Bujanie się traktora po tym zakopaniu, w sensie, że wiecie, prawo, przód, tył, przód, tył, przód, tył i tak dalej, i tak dalej, żeby się wybujać z tej dziury. Co jeszcze? Muszę sobie przypomnieć. No, wpadanie w bruzdę takie realne z przechylaniem traktora, bo ruchome ośki, także elegancko. No i tam jakieś pierdoły jeszcze, wiadomo, bugi jeszcze są przy okazji poprawione. Tylko że nie wiem, jakie, ja nie mam w tej chwili listy. Ja listę dostanę prawdopodobnie poniedziałek albo wtorek dopiero. Także wtedy będę coś wiedział, jak sam nie zdążę sprawdzić w grze. No a w tej chwili tego nie wiem. Gdybym pracował z chłopakami razem w Toruniu, no to byłbym na bieżąco, prawda? Ale nie ma takiej potrzeby, że ja się przeprowadzę do Torunia. Bo mogę pracować zdalnie i to, co obecnie działa, funkcjonuje, to nie ma sensu tego zmieniać, prawda? Dobrze jest jak jest. Gdy skończę szkołę, to pomyślę o jakiejś przeprowadzce, powiedzmy Warszawa, czy jakieś tam większe miasto. A obecnie nigdzie się nie wybiera. Przepraszam was, późno troszkę. To jeszcze odniesienie się do mojego niesamowitego cofania, że jedną osobą łatwiej cofać, a taką to już wyższa szkoła jazdy. Cieszę się, że choć jedna osoba mnie wsparła, a nie tylko wyśmiała, nie zostałem wyśmiany, tak jak w większości przypadków. Chociaż w sumie na wyśmianie to zasługiwało, ale jednak
że ktoś potrafi się jakby wysunąć ze z tych takich stereotypów i powiedzieć miłe słowo tam, gdzie bardziej takie jakby zalecane przez społeczeństwo jest słowo niemiłe. Także bardzo serdecznie dziękuję. A Raule, no masz ty Minecrafta? Czy różnie mogę to pytanie interpretować, bo to prawda, tam powiedziałem, że nie, ale skłamałem, no bo mam Minecrafta. Tylko że ja w niego nie gram. Zwyczajnie w świecie. Mam premium od dłuższych 3 lat. Jakoś jak był hype na Minecrafta, to kupiłem. Prawidłową stówkę wydałem na to głupie premium, z którego praktycznie nie wykorzystałem. Ale nie gram, no bo nie ma czasu, nie ma chęci. Minecraft już nie jest to samo co kiedyś. Uważam, że dobry Minecraft skończył się na becie 1.8.1. Chyba dobrze mówię. Jestem 100% pewien, ale chyba dobrze powiedziałem numerek. To był mój, co prawda, pierwsza wersja Minecrafta, którą zagrałem, ale naprawdę jakoś tak poczułem klimacik tej gry, bo od 1.0 przejścia na oficjalkę było już tylko gorzej, moim zdaniem. No i w końcu niestety troszkę przesadzili. No i myślę, że też po prostu takie jakby przesycenie produktem nastąpiło. I dlatego też tak jakby jest teraz hype, no bo jak to tak można grać, przecież to nie jest już modne. Ale tutaj to jest grubszy temat do rozmowy, a ja już mam 17 minut odcinka, wow! A nie odpowiedziałem jeszcze na wszystkie pytania. Tutaj mam taki komentarz właśnie, patrzę i tak wpadłem moment zadumy, czy skomentować go, czy go nie skomentować, bo to temat kontrowersyjny. Ale myślę, że skomentuję, żeby dać taką przestrogę, albo żebyśmy się po prostu lepiej zrozumieli. Mianowicie, jak już tam na tych live'ie którejś części powiedziałem coś o kotach. Nawet nie pamiętam co dokładnie. Jeśli się nie mylę, to coś tam, że śpią, żrą, jeszcze jak mają ochotę, to pozwolą się pogłaskać. Coś takiego chyba powiedziałem, choć teraz nie pamiętam. No i dostałem tutaj odpowiedź urażonego widza. Cytuję. Wiesz co? Ja bym się widział, to dałbym ci w tyj z to, co powiedziałeś. O kotach oceniasz, a pewnie nigdy nie miałeś kota w domu. Cóż. Domyślam się, że pisane na telefonie, bo jak żeby inaczej. Sam poziom wypowiedzi skłania mnie do tego, żeby albo odpowiedzieć na takim samym poziomie, albo po prostu olać. Ale z racji, że jestem osobą, która nie znosi olewania komentarzy widzów, postanowiłem odpowiedzieć. No i zniżyłem się do poziomu komentarza. Odpowiedziałem tam, że znam, sam miałem koty, że znam osoby, które mają koty. Wiem, jakie to są wredne stworzenia i zdania nie zmienię, a jak chce mi dać w ryj, no to niech przyjdzie na solo, zapraszam go. Komentarz o bardzo niskim poziomie to był, ale chcąc się dogadać z kimś, no to trzeba się zniżyć albo wznieść się na jego poziom, jeśli ktoś, powiedzmy, ma bardzo wysoki poziom wypowiedzi. No i po tym tam dostałem odpowiedź, że okej, spoko, rozumiem, tu po prostu jest fanem kotów i to go troszkę uraziło. Okej, sprawę sobie wyjaśniliśmy, emocje, wybaczam, nie było tematu. Tylko że jeśli ktoś mi się wtrąca potem jeszcze w taką dyskusję i mi mówi, żebym dojrzał, bo zachowuje się jak typowy gimbus, po prostu krew mnie zalewa. Krew mnie zalewa, szlag mnie trafia. No bo widzę taki komentarz, który wam przeczytałem.
który nawet nie potrafi ryj dobrze napisać. A jak już nawet jakby napisał ten ryj, to po prostu czuję, że to jest obraźliwe dla mojej osoby, bo ja co najwyżej mogę mieć twarz, nie ryj, który posiada świnia, trzoda chlewna, a ktoś mi mówi, żebym wydoroślał. To po prostu nie wiem, jak skomentować to nawet, bo dla mnie to jest przejaw totalnej ignorancji sytuacji. Wtrącenie się w coś, o czym się kompletnie nie ma pojęcia, albo zwyczajnie chce się zaistnieć. No bo jak mogę wyjaśnić, że obraniam się przed obrażaniem mnie, a ktoś każe mi wydorośleć. Opowiedziałem to na ten komentarz i zgodnie z życzeniem wzniosłem się na poziom średni wykorzystania mojego stylu tworzenia pism, co używam zazwyczaj w pismach urzędowych. I w ten sposób, nie wiem, czy po prostu osobnikowi nie chciało się podejmować dyskusji, czy przyznał moją rację. Zapewne to ogląda teraz i pewnie będzie się dalej kłócił albo nic nie powie. Tak coś, to zapraszam do dyskusji bardzo serdecznie, bo chyba sobie pewnych rzeczy nie wyjaśniliśmy. Albo sobie wyjaśniliśmy, ale ty nie dajesz znaku, że to pojąłeś. No bo ja w tej chwili kompletnie nie czuję się winny, no bo ktoś mnie obraża, daje komentarz kompletnie nie na poziomie, ale daje spokój, mówi okej, sztama, rozumiem cię, tylko po prostu proszę, żebyś więcej po prostu łagodniej się wypowiadał. Spoko, ja rozumiem, ja mam prawo do swojego zdania i ktoś ma prawo do swojego zdania, ja mogę kogoś urazić, ja to rozumiem. I w ten sposób po prostu jak sobie wyjaśniamy, no to nie widzę problemu, przeprosiliśmy się i jest w porządku. I ktoś mi się nagle wpieprza do zamkniętej sprawy z jakimś kompletnie z dupy argumentem. Po prostu to jest dziwne i tyle. Więcej nie ma co tego komentować, tylko po prostu proszę was, abyście zachowali odrobinę kultury. Ja rozumiem, że czegoś możecie nie lubić. Ja mam wypowiedzi czasami dosyć kontrowersyjne, bo wiecie, po prostu mówię, co mi ślina na język przyniesie i ja mogę kogoś urazić, ale to wtedy mówi się kulturalnie: słuchaj, Raulen, nie zgadzam się z tobą, bo to i to, czy czuję się urażony, bo to i to, i lepiej abyś przemyślał, zanim coś takiego powiesz. Ja wtedy analizuję, jak coś, to przyznam rację, przeprosimy się, jest okej, okay, a nie takie jakieś wymyślanie nie wiadomo czego, byleby jakąś wojenkę w komentarzach stworzyć. Po prostu ja, to jest też może staranie się nadużycia tego, że ja nie banuję. Jak ja dam raz na miesiąc bana na YouTube, to jest maks. Jakoś tak wolę sobie ciekawie podyskutować i zagiąć parę osób, aniżeli od razu sypać banem. Jakoś tak z przyzwyczajenia, z mojego miłosierdzia może, nie wiem. Czy po zasianiu zboża się opryskuje? Powiem tak, można po zasianiu, jeśli chcesz mieć fajne bajeranckie ścieżki technologiczne i tam troszkę tego zboża stracić. Albo możesz, tak jak ja zrobiłem, przed siewem. To jest taka jakby bardziej optymalna opcja, bo opryskasz sobie wszystkie typy oprysków wcześniej, walniesz sobie jeszcze nawóz i potem siejesz na gotowe. No i masz elegancko, prawda? Nic się nie obchodzi. I ewentualnie możesz jeszcze dać, powiedzmy, opryski lotnicze, jeśli nie chciałbyś sam pryskać. Pomyślcie nad oddzielnym włączaniem każdej sekwencji opryskiwacza. No to jest pomysł, który trzeba będzie zrealizować, niewątpliwie. Tylko raczej nie SF 2016. Tak bynajmniej mi się wydaje. Nie wiem, pogadam z chłopakami jeszcze. Ale to mi się raczej wydaje
niemożliwe na obecną chwilę, żeby to wrzucić. Więc tak się sprawy... Przepraszam, mają. No i ostatni. I sobie patrzę, i patrzę, i patrzę, i kurde, coraz ładniej ta gra wygląda. Tak serio, serio. Jeśli pryskasz to pole, to te ślady, kolory pola, animacje, no po prostu wiele lepiej niż na początku. O, to tak obiektywnie patrząc. Jak jest coś źle, to piszę wprost, jak zawsze. I ten komentarz kompletnie wygrał u mnie. Zresztą się nie dziwię, no bo to jest komentarz Ścibiora, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo zapomniałem na początku. I to jest komentarz naprawdę na poziomie. I po prostu wiem, że w takich komentarzach wiem, że to, co robimy, ma jakiś sens. Bo jeśli dostaję tylko bezsensowny hejt, no to w pewnym momencie można zwątpić. Tak, dokładnie tak. Ale to jest grubszy temat, zdecydowanie grubszy temat, który nadawałby się na drugą część odcinku o hejcie, a jakoś tak nie chcę się tego podejmować na obecną chwilę. Także dziękuję Ci, Ścibior, za szczerą opinię i po prostu mogę obiecać, że będziemy cisnąć dalej. I obiecałem, że w następnym odcinku przejdziemy się z tą ścieżką, tylko że były te nieszczęsne live'y, no to sobie oblukamy kombajnem teraz i nie skończymy na farmie, tylko sobie gdzieś... O, tutaj taki skrót, no zarąbista ścieżka, muszę przyznać. A co my tu mamy? Smithfruit. A, tutaj możemy sobie sprzedać owoce. Tylko że przydałoby się jakieś oznaczenie może, muszę chłopakom powiedzieć, żeby coś dorzucili. No bo tak trochę domyślać się, ale muszę przyznać, mega fajna lokalizacja. Naprawdę. Bardzo mi się podoba, takie pomysłowe troszkę. No. To by było na tyle. Wow, 27 minut odcinka. 27 minut mojego głupiego gadania. W sumie myślę, że wyszło w miarę sensownie i na poziomie. Także dziękuję Wam bardzo. I chciałbym Wam powiedzieć taki mały rozkład dnia. Dzisiaj 3 odcinki, nie 2. O 16 Agrar i o 18 odcinek Niespodzianka. W niedzielę podobnie, tylko że w niedzielę najprawdopodobniej zamiast Agrara będzie Farming, albo Gold, albo LTW. I o 18 będzie inna gra niż w sobotę. Tak postanowiłem sobie właśnie dać w weekendy 3 odcinki. Dlaczego grubiej tę sprawę wyjaśniam na odcinku Zagrara. Także jeśli ktoś chce poznać moje motywy, bardzo serdecznie zapraszam. W tej chwili Wam tutaj nie jestem w stanie dać odnośnika, bo gdy klikniecie, to Wam wyskoczy, że film jest prywatny. Także nie dam rady. A nie dam rady na przykład dać na niepubliczny, żeby ktoś tam mógł sobie oblukać. No bo ważne jest, żebym miał zaplanowanie. A gdy dam na niepubliczny, to potem nie mogę niestety już planować filmów. Także tak sprawa wygląda. Jeśli ktoś jest ciekawy, co, jak, dlaczego i tak dalej na temat tych 3 odcinków, zapraszam do Agrara. No to na dzisiaj to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Odmeldowuję się. Cześć.